liniowym jedwabnym szlaku opowie były wicepremier i minister gospodarki, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński. Będziemy także na Ukrainie. Polacy we Lwowie czekają na Dom Polski. Jego budowa opóźnia się z powodu braku finansowania ze strony polskiej. A zaczynamy od najważniejszych polonijnych wydarzeń, które zebrała Maja Wasilewska. Wystawa zdjęć ze wsi Białystok na zachodniej Syberii ma zachęcić mieszkańców Białego Stoku w Podlaskiem, by wsparli odbudowę zniszczonego w pożarze kościoła w tej syberyjskiej miejscowości. Wystawa Syberyjski Białystok w zmartwychwstanie jest elementem akcji społecznej, w ramach której trwa zbiórka pieniędzy na tę odbudowę, poinformowała Anna Kietlińska z podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Licząc około 100 lat, kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego spłonął w połowie kwietnia. Był jedynym drewnianym kościołem katolickim na zachodniej Syberii. Parafia chce go odbudować. Zdjęcia przedstawiające m.in. kościół przed pożarem oraz to, co z niego zostało, można oglądać od środy w centrum Białego Stoku przed siedzibą Archiwum Państwowego. Wystawa będzie też pokazana za tydzień na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Potrzebne są znaczne środki finansowe, choć nie wiadomo jeszcze jakie. Autorka koncepcji wystawy Mieszkanka Tomska na Syberii, Agnieszka Kaniewska, powiedziała, że trwa szacowanie tych kosztów. Zbiórka trwa od 5 czerwca w Polsce, wspomagają je polskie środowiska w Rosji. Akcja będzie promowana w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dodała, że chciałaby, aby odbudowa rozpoczęła się w 2018 roku, gdy przypada wiele ważnych dla tego miejsca rocznic, m.in. 110-lecie zbudowania tego kościoła. Ponad 1000 dzieci polonijnych ze wschodu spędzi wakacje w Polsce. Na turnusach organizowanych przez Caritas dzieci będą uczyć się języka polskiego i poznać kulturę, ale także bawić się na wspólnych zajęciach z polskimi uczestnikami kolonii. Bardzo ważną częścią programu kolonii jest nauka języka polskiego, mówi rzecznik Caritas Polska Paweł Łukęska. Caritas od 9 lat zaprasza dzieci polonijne ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, z Łotwy. Również z Rumunii zdarzało się zapraszać dzieci, które tutaj przyjeżdżają, żeby poznać ziemię swoich ojców, język swoich ojców. Te dzieci polonijne w większości już po polsku nie mówią, dlatego to są tak ważne wyjazdy. Rzecznik Caritas podkreśla, że przy okazji nauki będzie dużo wspólnej zabawy i zajęć integracyjnych. Głównym celem tych przyjazdów jest po prostu silna, intensywna integracja oraz poznawanie Polski. Zobaczą Warszawę, zobaczą Kraków, Gdańsk i dzieci polonijne zawsze będą na jednym turnusie dziećmi polskimi. Tam będą zawsze zajęcia z języka polskiego, ale będzie też normalna integracja, bo może szybciej się nauczą mówić po polsku grając w piłkę, czy grając w gumę, czy po prostu bawiąc się niż na samych konkretnych lekcjach. Przyjazd do Polski dzieci ze wschodu współfinansowany jest ze środków publicznych. W tym roku są to fundusze z Senatu. Bożona Falkowska, Polskie Radio. Turnusy z udziałem kolonistów ze wschodu będą organizowane przez całe wakacje. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak zadeklarował, że resortowi zależy na tym, by Dom Polski we Lwowie powstał do jesieni przyszłego roku. Polskie Radio informowało o opóźnieniach w budowie placówki, która ma m.in. promować polską kulturę i historię, a także wspierać nauczanie języka polskiego. Wiceminister przypomniał, że od półtora roku sprawy Polonii i Polaków za granicą przejął od MSZ Senat. Jednak, jak mówił Jan Dziedziczak, Izba Wyższa Parlamentu może liczyć na pomoc resortu dyplomacji. Ale my w Senat wspieramy i oczywiście będziemy dopingować. Zależy nam na tym, żeby Dom Polski został wybudowany jesienią 2018 roku, żeby to było swoiste wotum za stulecie niepodległej Polski, za stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy, że ta niepodległość w dużej mierze zrodziła się we Lwowie. Dom Polski we Lwowie jest budowany od 2015 roku. Podawana przez polskie władze data zakończenia budowy jesienią 2018 roku jest zagrożona ze względu na brak pieniędzy. Pieniądze, w tym roku 4 miliony złotych, powinny być przekazane przez Senat za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej. Budowę odwiedziła delegacja Sejmowa Komisji Łączności z Polakami za granicą. Jej szefowa Anna Schmidt-Rodziewicz zapowiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że będzie interweniować w tej sprawie i rozmawiać zarówno z przedstawicielami Senatu, jak i Wspólnoty Polskiej, a także MSZ. Wartość całego projektu to 41 milionów złotych. Oprócz siedziby organizacji polskich będzie się tam mieścić sala widowiskowa na 500 osób. Instytut Polski w Rzymie obchodzi 25-lecie. Jednocześnie już po raz 15 odbył się zorganizowany przez placówkę dwutygodniowy Wielki Festiwal Kultury Polskiej Corso Polonia. O imprezie, instytucie, który jest ważnym centrum spotkań i dyskusji polsko-włoskich i promocji polskiej kultury, mówi nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk i jego rozmówcy. Instytut w ciągu ćwierćwiecza odwiedzili najwybitniejsi polscy ludzie kultury i sztuki. Odbyły się tysiące spotkań, prezentacji, spektakli teatralnych i koncertów.
Na te imprezy zawsze licznie przychodzili rzymscy Polacy, ale Instytut nie jest placówką polonijną. Adresatem tych imprez są Włosi. Wszystko, co tam się dzieje, odbywa się po włosku. Dzięki temu polska kultura i sztuka mają w Rzymie swoich licznych fanów, a Instytut stałych włoskich bywalców. O co niespecjalnie trudno, jeśli zważyć, że w Rzymie istnieją aż dwa wydziały polonistyki. Szefem jednego z nich na największym uniwersytecie Europy, La Sapienza, jest profesor Luigi Marinelli, równocześnie znany tłumacz polskiej literatury, m.in. Juliana Tuwima. Podkreśla, że Instytut swoją aktywnością pozwolił w Rzymie podtrzymać wielką włoską fascynację polską, która eksplodowała na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Oczywiście było zainteresowanie w latach Solidarności, Polska walcząca, że papież Polak, że Nagroda Nobla dla Wałęsy i tak dalej, czyli wielkie zainteresowanie społeczne, kulturowe, polityczne dla Polski. Drugi okres, początek XXI wieku, ogromny sukces Wisławy Szymborskiej we Włoszech. Sukces rokowy wręcz, takiej gwiazdy rokowej. Okres właśnie tego bogactwa, tego kwitnienia kultury polskiej i literatury polskiej przede wszystkim we Włoszech. Pan jako uczący polskiej literatury na Uniwersytecie Włochów chyba najlepiej może ocenić rolę instytutów tym, żeby rozpropagować do wielkich polskich poetów. Tutaj właśnie bywali i wielokrotnie Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski, inni młodsi poeci, nawet może mniej znani, ale którzy dzięki właśnie temu mecenatowi Instytutu mogli być znani bardziej we Włoszech dzięki tłumaczeniom i tak dalej. Więc to, te spotkania były zawsze bardzo nie tylko interesujące, ale po prostu owocne, wzruszające i bardzo ważne. Dla mnie osobiście, a myślę dla publiczności włoskiej, przede wszystkim były spotkania z poetami, czyli z Miłoszem i z Różewiczem na pewno. Takie rzeczywiście, które zostały w pamięci wielu ludzi. Mówił profesor Marinelli. Innym stałym gościem Instytutu, a też realizatorem wspólnych polsko-włoskich projektów artystycznych jest profesor estetyki na Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Dario Evola. Allora, io frequento da tantissimi anni l'Istituto Polacco. Od lat odwiedzam Polski Instytut w Rzymie, bo to wspaniałe centrum kulturalne ogromnej doniosłości. Co istotne, Instytut nie jest tylko miejscem prezentacji polskiej kultury i sztuki, ale też kulturowym pomostem łączącym Polskę i Włochy w sposób konkretny. Pierwszy przykład z brzegu. Dzięki Instytutowi zorganizowaliśmy wymianę studentów Akademii Sztuk Pięknych Rzymu i Wrocławia. Owocem były wspólne wystawy, a przede wszystkim podtrzymywane do dziś kontakty. A ja odkryłem piękny Wrocław. Dzięki Instytutowi wielu Rzymian, w tym ja, mieli i mają okazję obejrzeć wspaniałe polskie filmy. Mogliśmy spotkać Wajdę, Skolimowskiego, Zanussiego, ale tu ważne zastrzeżenie. Instytut pomaga nam w kontaktach z polską kulturą i sztuką, ale nie można powiedzieć, że nam tę kulturę i sztukę odkrył. Myśmy ją znali przedtem, na przykład polski teatr. Do dziś działają grupy teatralne, które inspirują się Tadeuszem Kantorem czy Jerzym Grotowskim. Tyle profesor Dario Evola. W superlatywach o Instytucie i jego roli w polsko-włoskim zbliżeniu mówi też Jaś Gawroński. Najpierw świetny włoski dziennikarz i korespondent zagraniczny La Stampa, potem rzecznik Silvio Berlusconiego, deputowany, europoseł i senator. Krótko mówiąc, jest i był, mam nadzieję, będzie bardzo ważny. Jest dużo instytutów w Rzymie, jest dużo ambasady i każda ambasada ma swój instytut, ale ten instytut, Instytut Polski, miał naprawdę wyjątkową rolę w wpływaniu na Włochów, żeby lepiej poznali, lepiej znali ten kraj, to znaczy Polskę. To zależy i od jakości dyrektorów, którzy tutaj byli, wszyscy ludzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Pan też tutaj przecież w wielu imprezach brał udział jako dyskutant, uczestnik wielu ważnych debat, czyli ten instytut poza prezentacją polskiej kultury, sztuki jest także miejscem spotkań ważnych wymian myśli. No na pewno. To jest jeden z elementów, który robi z tego instytutu taki ważny, bo ja przyjeżdżał Zanussi, ja przyjeżdżał Polański, to są naprawdę chwały kultury tego kraju, to znaczy Polski, które się odzwierciedlają automatycznie na włoskie społeczeństwo, które docenia to wszystko i na pewno buduje w siebie chęć lepiej poznania kultury polskiej i naród polski i Polskę w ogóle. Instytut od samego początku był miejscem ważnych dysput polsko-włoskich, literackich, ale też politycznych i społecznych.
Prestiż tych spotkań, póki mógł, żerował swoją aktywną obecnością zmarły 17 lat temu wybitny polski pisarz i myśliciel Gustaw Herling-Grudziński, zięć monumentalnego Benedetto Croce. Znał Włochów i oni go świetnie znali. Umiał z nimi rozmawiać. Moi rozmówcy, Jaś Gawroński, profesorowie Marinelli i Evola, podkreślali, że w dziele propagowania Polski i jej kultury w Rzymie trudno przecenić rolę festiwalu Corso Polonia. 15 lat temu ówczesna dyrektorka Małgorzata Furdan dokonała rewolucyjnej i odważnej zmiany. Wyprowadziła instytut z pięknej siedziby w pałacu Blumenstil na place i ulice Rzymu, do sal teatralnych i kinowych. Decyzja odważna dlatego, że z ofertą kulturalną miasta, i nie chodzi tylko o zabytki, trudno konkurować największym metropoliom świata. Jeszcze, kurwa, jeszcze edycja, jeszcze nawet nie była edycją pomyślaną jako festiwal, tylko chodziło o to, żeby przez weekend otworzyć drzwi tego pięknego pałacu Blumenstil, kamienicy Blumenstil, zamknąć ruch na uliczce obok i stworzyć scenę przez cały weekend, przez 3 dni. Ludzie przychodzili tutaj na wystawy, na dyskusje, na koncerty, na teatr, na koncert Stańki na przykład. Rzeczywiście bardzo dużo się działo przez ten weekend i to był strzał w dziesiątkę, bo przyszło tutaj mnóstwo osób, Rzymian. W związku z czym rok później postanowiliśmy powtórzyć tę edycję i już się stał wtedy festiwal Corso Polonia. A dlaczego Corso Polonia? Ponieważ wielkie ulice we Włoszech często nazywają się Corso. Corso Francia na przykład tutaj jest w Rzymie. I tą uliczkę zamkniętą nazwaliśmy Corso Polonia. I przez ten jeden dzień ulica obok Instytutu nazywała się Corso Polonia. I to Corso Polonia weszło już tak w obieg, że stało się nazwą tego festiwalu. O idei programowej imprezy mówi obecna dyrektor Instytutu, pani Agnieszka Bender. Przez to, że rok 2017 ogłoszony został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Wisły, pomyśleliśmy, że można byłoby wykorzystać ten temat do naszego Corso, tym bardziej, że Instytut mieści się w pięknym pałacu Blumenstil, dosłownie 2 kroki od innej rzeki, Tybr. Rozpoczęło się od prezentacji Mekki polskich pejzażystów Kazimierza nad Wisłą. Były fotografie i wystawa malarstwa Jana Michalaka. Był koncert przedwojennych warszawskich przebojów, a nawet wyścig regatowy Rzym-Warszawa. W projekcie filmów związanych z Wisłą, tańce krakowskie, a nawet cieszącą się sporym zainteresowaniem włoskich koneserów degustację win produkowanych nad Wisłą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polacy w świecie. Reklama. No, ale ona, wiesz, cerk nie reklamuje, tylko że się Kościół spalił. Jak to tak naprawdę spaliła się cerkiew? Pomaga mi ją uzyskać Belista Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belissa Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belissa Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Po reklamie. Autopromocja. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie: jak żyć? Razem ze zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z... Samo życie podpowiada, jak żyć. Po to się na coś nastawiać. Życie też nie powstało dlatego, że ty myślisz, że miało powstać. Powstało, bo to twórca Jahwe uczynił. Proszę więcej mówić o Jahwe, Bogu Jahwe, bo mówią przez ewolucję i że wcześniej jeszcze przez przypadek. Proszę mówić o Jahwe. Gościem audycji Polacy w świecie jest były... Ona o cerkwi nie powie, tylko że tam Kościół się spalił. No to przecież moherowe radio. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o szansach Polski i Polaków w świecie. Konkretnie kierunek wschód. Polaków jako katolików ona reklamuje, wiesz. A to niekoniecznie tak jest. 2017. Tam jest także polski pawilon. Czym Polska chce przyciągnąć azjatycki rynek? Pokazujemy to, co w Polsce najlepsze w obszarze energii, transformacji, oszczędności energii. Pokazujemy więc tradycyjne obszary naszej gospodarki, ale także pokazujemy ten sektor IT. Cieszę się, że jest także spora reprezentacja startupów, które wyjechały przy wsparciu w ramach programu internacjonalizacji, bo one są bardzo konsekwentnie realizowane i pamiętajmy o tym,
Co to dzisiaj jest Kazachstan, państwo Azji Centralnej, po udanej zeszłorocznej wizycie pana prezydenta Nazarbajewa? To ważne, bo impulsy polityczne, tak samo choćby ważne jak wizyta pana prezydenta Xi w czerwcu zeszłego roku. Ta wizyta prezydenta Nazarbajewa wielokrotnie wcześniej z różnych powodów odkładana miała miejsce w sierpniu. Odbyło się bardzo ważne forum. Razem z prezydentem przyjechało blisko 200 przedsiębiorców kazachskich. To jest kraj, z którym kiedyś mieliśmy dużą nadwyżkę handlową. Później okazało się, że w ramach tej wielkiej transformacji kryzysu strefy rubla ona została w sposób istotnie pociągnięta w dół, ale importujemy stamtąd bardzo dużo surowców, półproduktów, które świetnie służą nam, krajowi, w reeksporcie albo uzupełniają nasz miks surowcowo-półproduktowy. No i pamiętajmy o tym, że Kazachstan to jest kraj, jeden z największych w świecie bez dostępu do morza, leżący na jedwabnym kolejowym dla odmiany szlaku. Szacuje się, że w strefie wolnocłowej na granicy Kazachstanu z Chinami, obok jest granica z Uzbekistanu, to się nazywa Wschodnie Wrota, będzie w przyszłym roku, najdalej w 2020, 2 miliony kontenerów. To jest kraj, który zbudował imponującą infrastrukturę i posiada tablicę Mendelejewa. A jak pan widzi tę inwestycyjną współpracę na linii Polska-Kazachstan? Jakie konkretne korzyści daje ta wystawa Expo? Czy możemy coś powiedzieć po tych dwóch tygodniach? Po pierwsze, możemy zobaczyć najbardziej stabilny z krajów Azji Centralnej, bardzo ważny. Krajów, gdzie w tej płaszczyźnie politycznej, gdzie jest ileś szczepów, ileś religii, mamy też w pamięci 50 tysięcy Polaków, którzy w dalszym ciągu, czy ludności pochodzenia polskiego, mamy w pamięci czas II wojny światowej, gdzie to był niełatwy czas, nie tylko dla ludności Kazachstanu, ale także dla polskich przesiedlonych z terenów II Rzeczpospolitej naszych rodaków. W związku z tym to jest też kwestia dopilnowania ich interesów, nie prostego myślenia o emigrowaniu do Polski, ale myślenia kategoriami takimi, aby młodzież z polskich czy polsko-kazachskich rodzin studiowała w Polsce, poznawała nasze europejskie, nasze polskie biznesy i była najlepszymi ambasadorami tego inwestowania. Kto tam już zainwestował? No to mamy Polfarmę, bardzo udana inwestycja, duża, z wielkimi szansami na to, że polski sektor farmaceutyczny właśnie w tych obszarach, w którym się specjalizujemy, będzie bardzo istotny. Po drugie mamy Selenę, a więc polska chemia budowlana. Mamy całą serię mniejszych czy większych inwestycji, ale wszystko jeszcze jest przed nami. Teraz zwracam uwagę, że prezydent Nazarbajew, podsumowując 25-lecie, bardzo udane, bo stworzenie nowego państwa, to jest jedyny kraj poradziecki w Azji Centralnej, który unormował wszystkie swoje granice. Nawy katolickie to przecież każdy przez który biegną bardzo ważne ropociągi, gazociągi. To jest kraj, który świadomie zrezygnował na starcie z broni jądrowej. I to jest kraj, który działa nawet Mieszko I przez zanurzenie się chodzi z Chinami, to nic wam nie podpowiada? Tak dla nas szczególny partner, tak jak trzykrotne zanurzenie. W tym świecie, który coraz bardziej się zlewa, patrz na to, samoloty LOT-u i Air China latają 8,5 godziny do Pekinu. Pekin. Pociąg jedzie 10-14 dni ze środkowej Polski, stąd warto, aby nie tylko rząd, ale także Polska Przedsiębiorczość uzupełniła ten brak, którym jest brak rozstrzygnięcia w sprawie hubu i terminala kolejowego, logistycznego w Łodzi, czy w okolicach Łodzi. Nad tym pracuję. Ja jestem prezesem społecznym Izby Polska-Azja, ale jeśli państwo wejdziecie na stronę Izby, to zobaczycie, jaka jest gigantyczna aktywność. Mało kto o tym wie dzisiaj, a to jest sąsiad, 39-kilkumilionowy Uzbekistan. W ambasadzie Uzbekistanu odbyła się oficjalne przedstawienie 5-letniego planu nowego prezydenta, który niedawno był premierem, i nowego rządu w Uzbekistanie. Też bardzo ciekawy partner. Też partner, który ma, tak jak i w Kazachstanie, miał trudne sytuacje z inflacją, z płatnością, bo kryzys rubla pociągnął ich gospodarki także znacząco w dół. Ale uwaga, w tym Kazachstanie zainwestował Chiny 20 miliardów, stały się pierwszym inwestorem. Ten Kazachstan stworzył od granicy z Chinami kilka bardzo ciekawych centrów logistycznych, zbudował kilka tysięcy autostrad, no i ma całkiem solidną, my jesteśmy numerem jeden w Europie, flotę w transporcie międzynarodowym samochodowym. W związku z tym te kwestie współpracy logistycznej... Zaraz zobaczymy, jak to przybyłowić będzie. ...nasze firmy. Firma z Podlasia, Adam Pol, zorganizowała dwa miesiące temu dużą konferencję poświęconą jedwabnemu szlakowi. Byli nie tylko przedstawiciele stref ekonomicznych w Adobe, w Astanie, czy właśnie w Cargos, ale byli także przedstawiciele dużych firm spedycyjno-logistycznych chińskich.
Dlatego, że nasz świat, tak jak mówiłem, się skurczył. Rząd chiński podjął tą wielką inicjatywę, który i cieszę się z tego, że Polska jest aktywna i zmieniają się prezydenci, zmieniają się rządy, ale nasz program Go China jest w dalszym ciągu aktywny w obie strony i chcemy właśnie taką formułę, mówię to ponad partyjno-politycznymi podziałami, kontynuować, bo dzisiejszy świat uczy nas nowego rodzaju konkurencyjności. Nie konkurencji poprzez walkę, tylko zdolności do współpracy. Wspomniał Pan o nowym jedwabnym szlaku. Na jakim jest teraz etapie? Jak Polska może na tym zyskać? Pod względem obrotów handlu zagranicznego Chiny są największym partnerem gospodarczym Polski w Azji, ale niestety obecnie więcej wozimy z Chin niż w przeciwnym kierunku. Czy jedwabny szlak może to zmienić? Po pierwsze, nie ma jednej lokalizacji, jednej definicji. Pamiętajmy o tym, że słynne 16+, jakby potwierdzające tę ideę jedwabnego szlaku, to był rok 2012, ówczesny premier Chin ogłosił to w Warszawie, w kraju najsilniejszym z tych 16+. Ja niedawno temu, bo to było 7-13, byłem wraz z grupą polskich przedsiębiorców, było nas sporo, ale mniej niż Czechów, niestety, nad czym ubolewam, w Ningbo, właśnie mieście przypisanym temu programowi 16+. Za chwilę to będzie w połowie lipca, będzie spotkanie miast portowych na jedwabnym szlaku i Ningbo zaprasza marszałka, wicemarszałka Gdańska, prezesa Pomorza Gdańskiego, prezesa portu do tego, żeby się spotykać, żeby analizować. W czasie swojej wizyty w Chinach byłem choćby w terminalu lotniczym, w terminalu morskim. Byliśmy także, mieliśmy oddzielne spotkanie ze służbami fitosanitarnymi i cennymi chińskimi, żeby zadać im trudne pytanie, dlaczego odprawa kontenera trwa tak długo i co można zrobić, co musi być po naszej stronie. No i teraz dotknęła Pani czegoś, co niemniej pokazuje skalę wyzwań. Po pierwsze, gospodarka chińska jest od 2013 roku pierwszą towarową gospodarką świata. Po drugie, w zeszłym roku Chiny zainwestowały w świecie 179 miliardów dolarów, z czego w Europie, w Unii Europejskiej 39 miliardów, a nasza Europa, która do roku 2013 inwestowała więcej w Chinach niż Chiny w Europie, zaledwie 9 miliardów. Tak to się odwraca. I teraz, kiedy popatrzymy, że z czterech miast chińskich, a wcześniej wypływają z kilku miast z Korei Południowej wielkie kontenerowce. Dzisiaj za chwilę wpłynie do Polski duży kontenerowiec, 21 tysięcy kontenerów, który może zabierać na pokładzie. I uwaga, w dobrych rejsach do Gdańska pływają ostatniego niezamarzającego głębokiego portu na Bałtyku. Wpływają kontenerowce, które przywożą do Gdańska. Dla nas, dla zachodniej Rosji, okręg kaliningradzki, Ukrainy czy Białorusi, no Czech czy Słowacji, nawet 8-9 tysięcy kontenerów w jednym rejsie. Ten świat się skurczy, ta wymiana się intensyfikuje. Ale patrząc wprost na statystykę handlu, no trzeba z przykrością zauważyć, że Chiny sprzedają do Polski za 22 miliardy dolarów, a my sprzedajemy do Chin na poziomie 2 miliardów. Czy ten projekt, nowy jedwabny szlak w Chinach, nie ma gazety, nie ma wiadomości, żeby ten temat się nie pojawiał? Nie ma Pan wrażenia, że i zarówno w Polsce, jak i w Europie za mało się mówi o tym bardzo ważnym projekcie? Nie, bo po pierwsze patrzmy, w którym momencie jest świat. Znaczy, świat jest po wielkim przesileniu lat 2007-2012. Nie wszędzie wróciła koniunktura. Dzisiaj wszyscy powinniśmy życzyć chińskiej gospodarce, żeby miała nie 6, a 7% wzrostu, a założono na ten rok 6,7. Wszyscy powinniśmy życzyć, żeby nie było spekulacji na rynku surowców, energii, bo obecna sytuacja jest wyjątkowo korzystna dla Polski. Mówię tu choćby o cenie importowanej ropy i gazu. Nie tak dawno, przecież parę lat temu, cena ropy to była 138-150 dolarów za baryłkę, a importujemy. Cena gazu także była istotna. Więc to jest dla polskiej gospodarki korzystne. A jednocześnie te bardziej oddalone rynki są większe koszty. Proszę sobie wyobrazić, bo wielu ludzi sobie nie uzmysławia, że posiadanie profesjonalnego przedstawicielstwa handlowego w Azji kosztuje polską firmę około 1 000 000 złotych rocznie. Ile polskich firm, szczególnie tych małych i średnich? Dlatego trzeba też łączyć wysiłki. Cieszy mnie to, że lubelskie jabłko startuje tam razem, że mówimy o polskim cydrze, że polski sektor meblowy buduje domy polskie, czy ma to w wymiarze. Ale pamiętajmy jeszcze o jednym. Każdy z nas, nawet zwykły turysta, który udaje się dzisiaj do Chin czy do Wietnamu, jest ambasadorem. I możemy być bardzo dobrym ambasadorem, albo możemy być złym ambasadorem. Możemy wykorzystać tą szansę, albo jej nie wykorzystać. W związku z tym uczmy się takiego zbiorowego, racjonalnego. Jeśli ktoś zwraca się do nas, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, nie tylko na kierunku azjatyckim, z pytaniem, co w Polsce można kupić, to bądźmy gotowi do odpowiedzi. Jeśli szuka kontaktu do biznesu, weźmy ten kontakt, przekażmy to sąsiadowi. Zwróciła Pani uwagę, że tam przy wielkiej aktywności
prezydenta Xi. Nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że jest zapowiedź w połowie lipca wizyty trzeciego polityka w hierarchii chińskiej, przewodniczącego parlamentu, tak? Mimo, że będzie to wizyta na poziomie parlamentarnym, to będzie jej towarzyszyć także ten element biznesowy, bo dzisiaj tak jest. Jeśli leci tam zespół Mazowsze i robi dobre wrażenie, to zyskujemy, bo przemysły kultury są także ważne w tym wymiarze. Stąd na przykład to, co robią takie inicjatywy studenckie, prawda? Warszawa, Beijing, Forum, Organizacja Studentów z Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, czy koła naukowe zajmujące się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi w relacjach Polska-Chiny są bardzo ważne. Ale jednocześnie też pamiętajmy o tym, że w kraju tu mamy już 12 tysięcy Chińczyków i 2000 firm prowadzonych przez Chińczyków. Mamy 50 tysięcy Wietnamczyków i kilka tysięcy firm prowadzonych przez Wietnamczyków już wkrótce, bo w sierpniu Izba będzie gościć 62-osobową delegację przedsiębiorców wietnamskich z Syberii. A niedawno gościliśmy z najbogatszej prowincji na południe Ho Chi Minha. I uwaga, to nie są spotkania, gdzie klasyczne, że sobie pogadali, że się spotkali, wymienili drobne prezenty. My oczywiście daliśmy Chopina, daliśmy ładne albumy, dorzuciliśmy polskie słodycze czy polskie alkohole. To jest także właśnie na poziomie B2B. Kiedy więc popatrzymy na przykład, ile w najgodniej jest spotkań, no to proszę zwrócić uwagę, bodajże 28 czerwca jest duże spotkanie prowincji Henan. 29 czerwca jest B2B spotkania z przedsiębiorcami z Korei, którzy także będą 7. Proszę więc czytać te moje wpisy na stronie polandasia.com. Dlaczego? Zachęcam tu polskie przedsiębiorstwa, ale chcę też zwrócić uwagę na nowe inicjatywy, które udało mi się uruchomić właśnie w oparciu o to, że miałem jako wicepremier, minister gospodarki doświadczenie i widziałem, co robi polityka, co może zrobić administracja, służby dyplomatyczne, służby ekonomiczne. Udało mi się namówić właścicieli i liderów GD Poland, to jest tego centrum chińskiego, do tego, że wybudują już wkrótce i udostępnią miejsca do wystawy dla polskich produktów. Tak, żeby Chińczycy, którzy przyjeżdżają do Polski, tu blisko kilka kilometrów od lotniska Okęcie, mogli dojechać do Wólki Kosowskiej w mojej gminie Lesznowola i zobaczyć, co Polska ma najlepszego w cukierkach, słodyczach, w napojach i co tylkokolwiek może zainteresować nie tylko Chińczyków. Ba, na tą wizytę do Chin zabrałem szefa sekcji wietnamskiej. To jest syn Wietnamczyka z obywatelstwem polskim, student, absolwent SGH i kilku renomowanych uczelni, który w tej chwili przebywa w Wietnamie, a do Wietnamu z misją gospodarczą pojadą też polscy Chińczycy. Po co? Po to, żeby poznać, zaprzyjaźnić się, zobaczyć ofertę firm kapitału chińskiego, które są w Wietnamie, które też można wykorzystać do promocji polskich produktów, które są rewelacyjne. My mamy świetne położenie geograficzne, jeżeli chodzi o połączenie na linii wschód-zachód. Czy w rozmowach z chińskimi partnerami oni widzą nasz kraj jako miejsce, gdzie mogłoby powstać to centrum logistyczne, mówię o jedwabnym szlaku? Po pierwsze, Chiny traktują swój program i to się dostrzega, kiedy, słusznie pani podkreśliła, tam to jest w źrenicy oka nie tylko władz, ale biznesu. Ten jedwabny szlak rozpisany na jeden pas, jedna droga w różnych kierunkach pokazuje, że w erze globalnej gospodarka chińska, która się stała pierwszą towarową, a jest drugą po amerykańskiej gospodarką współczesnego świata, szuka nowych mechanizmów kooperacji i współpracy. Przede wszystkim, a Chiny mają tu olbrzymi potencjał, chce zbudować ciągi logistyczne. A więc wszyscy ci, którzy nawiążą ze sobą kontakt, się poznają. Po to między nimi są te nieustające spotkania, wizyty portów, współpraca przewoźników kolejowych, lotniczych. Naprawdę wiele się dzieje w naszym świecie i każdy, kto w tym procesie nie uczestniczy, kto myśli, że w razie czego, jak będzie źle szło, zbudujemy sobie taki ładny mur i nie wpuścimy ich towarów. Albo będziemy do naszej Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej sygnalowali, że wszystkie pręty zbrojeniowe, stale, to obłożymy wysokim podatkiem i czy podatkami granicznymi, to na jakiś czas rozwiąże nasz problem. Otóż nie rozwiąże. Pamiętajmy też jeszcze o jednym, że chińska i japońska gospodarka, trzecia, czwarta gospodarka przecież naszego świata, to są w dalszym ciągu gospodarki wysoko, także technologiczne, które już nie są prostymi gospodarkami naśladowczymi. 60 lat temu Korea była gospodarczo gorzej rozwinięta niż Polska, Korea Południowa, prawda? Popatrzmy, co tam się wydarzyło. Czy to oznacza, że w Polsce mamy też robić czebole dla czeboli? To już jest spóźnione w mojej ocenie rozwiązanie. Ale co musimy wyeksponować? Że biznes staje się coraz bardziej różnorodny, że uwaga, obok surowca, siarki, stali, czegoś tam jeszcze, jest IT, są programy, choćby w grach komputerowych,
wielki sukces, ale w dalszym ciągu to nie jest 10 czy 15% produkcji światowej, to jest zaledwie 1,5% produkcji światowej. To jest też potrzeba kształcenia na odpowiednim poziomie kadr. To jest w końcu ten sukces polskiego oprogramowania czy sektora IT. Wziął się z tego, że w poprzedniej rzeczywistości byliśmy bardzo zapóźnieni, a później przeskoczyliśmy epokę. Ale to nie znaczy, że można dzisiaj przyzwolić na to, co zaczyna się dziać, na gorsze wykształcenie nowego pokolenia programistów. Wręcz przeciwnie, musimy od naszej młodzieży jeszcze więcej wymagać, także uczenia się kultury, robienia biznesu świata azjatyckiego. I uwaga, nie sprowadza się do tego, że w odpowiednim geście szacunku dwoma rękami z szacunkiem podajemy wizytówkę. To nawet nie jest minimum minimorum. Dzisiaj, szczególnie z tymi dalszymi, trzeba się zaprzyjaźnić, zrozumieć, nauczyć się kultury. Dlatego mówiłem, że przed jakimkolwiek wyjazdem na nowe rynki, do nowych partnerów, trzeba odbyć tutaj tą lekcję między nami Polakami. Trzeba wejść na te strony internetowe, choćby Stowarzyszenia Polska Azja, czy mojej izby. Trzeba poczytać, co napisała młoda, zdolna studentka po praktykach w Chinach na temat systemu podatków. Trzeba zobaczyć, że Malezja ostatnio zmieniła system, a nowy prezydent Filipin trochę tam namieszał, jeśli chodzi o ochronę, a w gospodarce indonezyjskiej mamy tu świetnego ambasadora, tak jak i Chiny. To jest pan ambasador Gonta. Trzeba mieć świadomość, że bardzo długo pracuje się nad kontraktem na tym etapie, ale jak już się później ten kontrakt zdobędzie, to jest sukces. I proszę zwrócić uwagę, przychodzą dobre informacje także z Azji. Tutaj w obszarze kwestii energetycznych bardzo ciekawą ofertę ma polskie Rafako. To jest bardzo ciekawe. O tym prawie 40 minut mówiłem ku zdumieniu i szaleństwie służb dyplomatycznych w czasie mojego spotkania w 2015 roku z premierem Modim, który miał program polityczny wyczyścić Indie, ale nie rozumiał tego jako zbieranie i segregacji odpadów. Nie wie, o czym na tym długim spotkaniu, o czym mówiliśmy, jak wykorzystać proste technologie do ochrony wód. Najważniejsze w tym wszystkim to jest zrozumieć, uszanować różnice i z tych różnicy nowe pokolenie także w biznesie musi czerpać. No jak uszanować różnice, jak oni z krzyżem się wpieprzają wszędzie? Młode pokolenie. Jakie w biznesie i czy my potrafimy właśnie zainteresować. Jak tu baba przyszła do biblioteki i mówi, żeby czapeczki zdjąć, bo kosztuje. Przypomnę, 2004 rok wchodzimy do Unii Europejskiej, ile było obaw nie tylko w tym wymiarze politycznym i społecznym. Jak to będzie? Ingerencja. No, były nawet naukowe opracowania, że w transporcie drogowym Niemcy i Holendrzy najsilniejsi, sami firmy transportowo logistyczne wyduszą ludzi żyć innego. I co? I okazało się, że to jeszcze zaskoczyliśmy. W związku z tym, mimo że są to jednak szlaki, to pamiętajmy, że w tranzycie dużo więcej produktów jest na osi. A tutaj z tego wynika z ciemnoty i ślepoty średniowiecza. Dzisiaj jest ten konflikt. To jest karygodne, polskiego Gdańska, nie do usprawiedliwienia. Że jak się nie ma silnej floty, jak się nie ma dobrych armatorów, symboli, jak się nie ma sprawnych cenników, symboli, dobrych służb nie muszą mieć, jak się nie pilnuje jakości, nie mają łącznie nic z jakością z wiarą. To nie jest tak, że ludzką da się gdzieś sprzedać produkty kiełbasopodobne za 5 zł, kiedy świnina w skupie u rolnika kosztuje 4,90. No nie da się wytworzyć dobrego. W związku z tym pilnowanie jakości, pamiętanie o tym, że naszą specyfiką jest ta różnorodność, ta głębokość. Sprzedaje się nie tylko mięso, produkt, mebel, sprzedaje się kulturę. To i w tych oparciu, i w tym fotelu jest design, jest kultura, więc kształcił się świetnie. To jest żadna tajemnica, ale na najlepszych chyba w Polsce, nie chcę nikogo obrazić, ASP łódzkiej, no na dziale wzornictwo, to Chińczycy by chcieli z 1000 etatów wykupić, prawda? A w tej chwili kierują także do mnie pytania, czy chińscy przedstawiciele handlu sztuką mogliby w Polsce odbywać praktyki, żeby się przyjrzeć, żeby zrozumieć. Jest wiele transakcji, na przykład sztuki współczesnej. A więc te wizyty zespołów, wspólne występy, wszystko wspólne rozmowy, nikomu nie wierzy, temu, to żeby to przekładać kłamstw później właśnie na czyli komunikacja, na otwartość, gwarancja i dlatego też ja nie odpuszczam żadnego spotkania koła studenckiego, jeśli tylko widzę, że wśród tych młodych jest zainteresowanie i cieszę się, że jak słyszę, że w ramach za najlepszą pracę Air China czy Lotto funduje przelot do Pekinu po to, żeby zobaczyć zaklęte miasto i zobaczyć, jak tam jest. A i bardzo ciekawie. Dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Polacy w świecie był były wicepremier i minister gospodarki, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja, pan Janusz Piechociński. Dziękuję. Polacy w świecie. W
magazynie Teraz Kazachstan. Polska diaspora w tym kraju liczy według oficjalnego spisu ludności 34 tysiące naszych rodaków. To w większości potomkowie Polaków z Wołynia i Podola, deportowani do Azji w latach 30. XX wieku. O losach swojej rodziny, której udziałem były deportacje i życie w Kazachstanie, opowiadała Krzysztofowi Renikowi Tatiana Słowecka z Almaty. Mam dziadków i ze strony mamy, i tak samo ze strony taty, Tatiana, polskiego pochodzenia. Dziadkowie byli wysłani z zachodniej Ukrainy, ze strony taty spod Koniec Podolskiego obwodu, a ze strony mamy spod Żytomierzu. A gdzie trafili do Kazachstanu w ramach tych deportacji? Na ziemię jeszcze sowieckiego Kazachstanu? Ze strony taty trafili akurat na północ, na te mrózy, na te stepy. A ze strony mamy to mieli szczęście, trafili na południe. Też była taka pusta ziemia, ale trochę lepszy klimat, cieplejszy, tak jak w Almacie. A czy dziadkowie wspominali ten pierwszy czas, czas po deportacji? Jak wyglądało ich życie wówczas? Jak wspominał dziadek Marian ze strony taty, to było tak, że wsadzono ich do wagonów przez cały miesiąc, jechali nie wiadomo gdzie, a potem otwierano te wagony i wysadzono w szerokim stepie, stała taka czerwona flaga z numerem. I powiedziano, że będziecie mieszkać tu. To było jeszcze jesienią i jak najszybciej musieli zbudować dla siebie domy, takie tak zwane ziemlianki. Robiono to z samanu. Zaczęła się ta budowa i w takim małym domku mieszkało dwie rodziny. A potem już po latach zaczęło budować takie normalne domy, ale przez kilka lat mieszkali w takich małych, tych ziemlankach. A ze strony mamy? Ze strony mamy też budowali, ale jak wspominałem, no trochę było łatwiej, dlatego że nie było takiego mrózu i tego wiatra, jak tam na północy. Wiadomo, że gdzieś tam kiedyś dziadek był. Ale mieszkali w takich samych małych domkach. Pani Tatiano, a jak spotkali się pani rodzice? Gdzie się spotkali? Rodzina taty w latach 60. przesiedliła się na południu i dlatego się mieli szczęście spotkać. I czym się tam na południu rodzice zajmowali? Mama była inżynierem budownictwa, a tata zaczynał jeszcze na północy jako traktorzysta, a potem wyuczył się na kierowcę. No ma 50 lat stażu jako kierowca. Przez całe życie był kierowcą. I jakie to było życie w ich wspomnieniach tam na południu? Jak tam się żyło? Jakie były warunki życia? Jak się żyło? Na początku mieszkali pod komendaturą tak zwaną. To znaczy, że każdego wieczoru, ja dokładnie nie wiem o jakiej godzinie, ale musieli zgłosić do komendanta i powiedzieć, że są. To się skończyło dopiero po 56, po śmierci Stalina. Nie mieli możliwości gdzieś ruszyć, nawet do sąsiedniej wioski, bo tylko w tej, do której ich przedzielono, gdzie się urodzili na przykład. Znam taki przypadek, kiedy chłopak poszedł na randkę do dziewczyny z innej wioski i nie powrócił się na czas i dostał 5 lat więzienia, dlatego że nie wrócił na czas. Praca była taka jak na wsi. Tam była ta cylina tak zwana. Nic tam nie rosło, bo w tych szerokich stepach Kazachowie tylko pasli te swoje barany, krowy, konie. Ale po przyjeździe Polaków zaczęli orać ziemię. Stąd powstała ta celina. Zaczęli siać pszenicę i pracowali przy krowach, przy polach. Takie mieli życie. A jak wspominali te ziemie, z których zostali deportowani? Te ziemie wokół Żytomierza, wokół Kamieńca Podolskiego, w ogóle wspominali tamte czasy? Tak, że jakby mieszkali kiedyś w niebiosach, bo jak mówił dziadek, drzewa rosną, nie trzeba ich podlewać, że taki klimat miękki i że przyjemnie takim się było. No i mieszkali tam od wieków i dlatego wszystko mieli. Na przykład mój pradziadek miał swą fabrykę cukru. Specjalnie patrz, jak dziaduba mówi pradziadek. Ja miałam złotą kaczkę kiedyś w domu. Ale w jakiegoś czasu przyszli do niego komuniści, powiedzieli, że potrzebują jego dom, bo był największy na wsi. Gadać, takie i zabrano go pod jakąś komendaturę. Może ktoś by chciał, zamówił, to tak, ale wyrzucono. Tak. A za jakiś czas przewieziono do północnego Kazachstanu, a tam za rok chyba go zabrano i nawet dziadek nie wiedział, kiedy zginął i jak, i gdzie jest dziadek pochowany. Nie wiedział, kiedy taki zginął. Taki sposób wtedy się działo. Pani opowiadała o pradziadku, prawda? Tak, o pradziadku, tak. Dziadek był jeszcze młody, spotkał babcię, no założył rodzinę, było ciężko, ale wytrwali. Współczesny Kazachstan. Pani dziady o pradziadkach. Rodzice też mówią po polsku.
Niestety nie. Mówili dziadkowi, potem była taka przerwa ta sowiecka, bo było zabroniono w tych czasach uczyć dzieci polskiego, modlić się. Modlili się pokryjomu, bo było to zabronione i pilnowano, żeby ani chrzcili dzieci, ani udzielali ślubów małżeńskich. To było zabronione, więc mają taki język, to się nazywa suszyk, jakby trochę ukraińskiego, trochę rosyjskiego, w tym słowa polskie. W takim języku potrafi mówić, no i oczywiście po rosyjsku. A ja chodziłam na zajęcia dla dorosłych, bo czułam się Polką i chciałam się nauczyć tego polskiego. Wspominam, jak jeszcze dziadek żył, to ja miałam z nim takie lekcje, czytałam modlitwy, a on nie poprawiał. I tak było mi śmiesznie to wspominać, bo ja czytam, on poprawia, mówi, nie, to jest tak napisane, a dziadek wszystko na pamięć. Dziadek mówił takim pięknym, starym polskim językiem, którego już nie ma, bo dziadek to zachował ze swojego dzieciństwa. A jak wspominał też dziadek, to na Ukrainie mówił tak, w domu mówimy po polsku, na ulicy po ukraińsku, a w szkole po rosyjsku. Tak to było. A jak pani ocenia znajomość języka polskiego wśród aumatyńskiej Polonii? Niestety nie jest na najwyższym poziomie, bo jak wspominałam, mnóstwo ludzi po prostu nie mieli szansy, żeby się nauczyć. Wychowanie dzieci, pracę, po prostu nie mieli na to szansy, nie mieli czasu, a większość z nich zaczyna uczyć jakby polskiego, jak dzieci wyjeżdżają na studia lub decyduje się na wyjazd repatriacyjny do Polski. Wtedy zaczynają takie regularne te zajęcia. Z Tatianą Sławecką z Almaty rozmawiał w Kazachstanie Krzysztof Renik. W magazynie Na Koniec przenosimy się na Ukrainę. Polacy we Lwowie czekają na Dom Polski. Jego budowa opóźnia się z powodu braku finansowania ze strony polskiej. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. O sprawie stało się głośno, gdy we wtorek 13 czerwca plac budowy we Lwowie odwiedziła Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą. Panowała tam cisza i trudno było znaleźć ślady prowadzenia większych prac. Przyczyna okazała się dość prosta. Firma odpowiedzialna za budowę, czyli ABM Wschód, nie otrzymuje pieniędzy z Polski. Zobowiązania sięgają ponad miliona złotych. Jej szef Krzysztof Pawełek podkreśla, że z tego powodu na budowie pracuje mniej osób. Faktycznie to pełnimy rolę stróży na tej budowie, bo robi się na przykład jedną brygadą 10-osobową, gdzie na początku jak ruszyliśmy, z kopyta, to tutaj pracowało 30-50 osób. Sejmowa komisja była sprawą wyraźnie zwrócona. Oddanie domu do użytku do listopada 2018 roku, czyli na stulecie niepodległości Polski, wydaje się nierealne. Przyznała to przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za granicą Anna Schmidt-Rodziewicz. To byłby wspaniały akcent, gdyby po tak wielu latach starań Polaków we Lwowie ten obiekt, który ma być perełką polskości, tu w tym mieście we Lwowie, gdyby on powstał i jego oddanie, otwarcie zbiegło się z setną rocznicą obchodów Święta Niepodległości. Już wiemy, że to się nie uda. Wartość całego projektu to 41 milionów złotych. Pieniądze, nie ma. 4 miliony złotych powinny być przekazane przez Senat. Za pośrednictwem wspólnoty polskiej. Babo, rób tego zęba. Stanisław Karczewski podkreśla, że odpowiednie sumy zostały przekazane. My przekazywaliśmy wszystkie środki. Nie dość tego, bardzo zabiegamy o to, aby w przyszłości, tych środków było jak najwięcej. Naszą ambicją jest to, aby ten dom wybudować jak najszybciej i dokonać otwarcia w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Polacy ze Lwowa są zawiedzeni tym, jak wygląda ta inwestycja. Nieoficjalnie mówią, że wstyd im przed Ukraińcami. Tak długo bowiem zabiegano o działkę, a teraz strona polska nie jest w stanie dać sobie rady z budową. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa. Walka o pomieszczenie, o dach nad głową trwała prawie że 25 lat. Kiedy się zakończy budownictwo, trudno powiedzieć, ponieważ delegacje była cała masa różnego rodzaju. Kiedyś to musi nastąpić. Ten budynek, jeżeli on nie dojdzie do skutku, to będzie tragedia. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz
podkreśla, że Dom Polski ma nie tylko znaczenie symboliczne. Ten Dom Polski, on by może łączył te ustawki Polaków, które są w Lwowie, które by mieli swoje możliwości do przychodzenia na jakieś koncerty, lekcje, prelekcje, nauczania języka polskiego, to by był może i polski film normalny by był. Ja uważam, że to jest dobre i ono powinno być, ale to powinno czym prędzej, żeby to jakoś zgrupować, kto się został w tym Lwowie z polskości. Zdaniem Emila Legowicza niewykluczone, że trzeba było od początku szukać środków na budowę Domu Polskiego na całym świecie, a nie tylko w Polsce. Możliwe, że gdzieś my popełniamy jakiś błąd, bo nie można liczyć tylko na finanse budżetowe państwa polskiego. Może trzeba było więcej pracować, aby szukać jakichś poważnych firm, które mają finanse. Może w Polonii świata szukać jakieś finanse, wsparcia, bo to, co było zrobione za 3 lata, faktycznie my tak pomyśleliśmy, że można było zrobić za rok, były możliwości. Praca rąk była, bardzo dużo robotników było. Pełna nazwa Domu Polskiego we Lwowie to Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. W 2013 roku ziemię wraz z niewielkim budynkiem przekazało wojsko na podstawie decyzji Rady Miasta. Budowa rozpoczęła się 2 lata później. W piątek ze stanem budowy Domu Polskiego we Lwowie miał się zapoznać marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wizyta została jednak w ostatnim momencie odwołana. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I tym tematem kończymy magazyn polonijny. Maria Furtyna. Do usłyszenia. Reklama. Od jutra w Lidl ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronk 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, zbliża się 18. Jakiś wariat. Czas na informację dnia. Blisko 3 promile alkoholu w organizmie miał ojciec 4-latka, który błąkał się po ulicach Wrocławia. Pożar lasu w Andaluzji na południu Hiszpanii. Ewakuowano ponad 2000 osób, w tym grupę Polaków. W stołecznym Ursusie wspomniano protesty miejscowych robotników z 1976 roku. Maja Borkowska, zapraszam. Blisko 3 promile alkoholu w organizmie miał ojciec 4-latka, który błąkał się po ulicach Wrocławia. Chłopiec jest już bezpieczny, jego ojciec odpowie przed sądem. O sprawie policjantów poinformowali okoliczni mieszkańcy, którzy zobaczyli na jednym z placów zabaw zostawione bez opieki dziecko. Jak ustalili mundurowi, maluch sam chodził po Wrocławiu przez kilka godzin. Matka chłopca była w tym czasie w pracy, a syna zostawiła pod opieką ojca. Ten jednak zamiast zajmować się 4-latkiem, w tym czasie pił z kolegą. W efekcie tego w organizmie miał aż 3 promile alkoholu. Za narażenie dziecka na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Mówiła Dorota Czubaj z Radia Wrocław. W stołecznym Ursusie wspominano protesty miejscowych robotników z 1976 roku. W uroczystościach brali udział szef MON Antoni Macierewicz, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, radni, dawni związkowcy z zakładów Ursusa i mieszkańcy stolicy. Przemawiając do zgromadzonych na placu Czerwca 1976 roku, minister obrony Antoni Macierewicz przypomniał, że 41 lat temu mieliśmy do czynienia z kontynuacją serii powojennych zrywów antykomunistycznych. Ursus był zaś ich ważną częścią. Fala po fali przychodziły walki robotników Łodzi, Poznania, Wybrzeża i wreszcie 76 rok. To były kolejne fale powstańczej Polski. Burmistrz Ursusa Urszula Kieszkowska powiedziała zaś, iż protesty w Ursusie rozpoczęły finalny etap walki z aparatem komunistycznym. Po raz pierwszy ówczesne władze komunistyczne
wycofały się ze swojego pomysłu podwyżek cen. Na naszych oczach zmieniała się Polska. W 1976 roku pikietujący pracownicy zakładów mechanicznych w Ursusie wyszli na ulicę, by sprzeciwić się drastycznym podwyżkom cen żywności. Demonstrację spacyfikowano siłami milicji, w tym oddziałów specjalnych ZOMO. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pożar lasu w Andaluzji na południu Hiszpanii ewakuowano ponad 2000 osób, w tym grupę 61 Polaków. Ogień trawi Donane, park narodowy wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. José Fiscal, odpowiedzialny za ochronę środowiska Andaluzji, poinformował, że z pierwszych analiz wynika, iż ogień został podłożony. Pożar wybuchł w lesie nieopodal 20-tysięcznego miasta Moguer. Większość z ewakuowanych osób to turyści, m.in. 1500 gości okolicznego kempingu i hotelu. Jak poinformował burmistrz Moguer, wszyscy oni zostali przeniesieni do trzech ośrodków sportowych i do Centrum Kultury. Urząd miasta zorganizował poszkodowanym noclegi, ale też opiekę. Mają gdzie spać, odpocząć i się umyć. Ochotnicy przygotowują im posiłki. W akcji gaszenia uczestniczy 20 samolotów, około 100 strażaków, prawie 200 żołnierzy i policjantów. Walkę z żywiołem utrudniają upał i wiatr, którego siła przekracza 60 km na godzinę. Donana jest jednym z największych parków ornitologicznych w Europie. Żyje w nim 300 gatunków ptaków. Jeśli dziś nie uda się opanować tam ognia, jutro do akcji gaszenia włączą się samoloty z sąsiednich regionów. Strażacy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Trująca roślina, która występuje w różnych regionach Polski, jest teraz w pełnym rozkwicie. Występuje m.in. nad brzegami rzek. Bezwzględnie barszczu sosnowskiego nie wolno dotykać, przypomina starszy brygadier Paweł Motyka z Sądeckiej Straży Pożarnej. Jest to roślina nawet kilkumetrowa. Przypomina duży wyrośnięty koper, mający duże liście. To jest tutaj różnica, bo koper nie ma liści. I kontakt z taką rośliną może doprowadzić do poparzenia. Poparzenia pojawiają się po kilkunastu minutach do dwóch godzin, już można zauważyć. To zależy od organizmu. Takie ślady jak poparzenie, na przykład gorącą wodą, czy też przy pożarze. Jeżeli nie udało nam się uniknąć kontaktu z tą rośliną, no to przede wszystkim te miejsca, które miały kontakt z tą rośliną, należy spłukać wodą, nie wystawiać na słońce, najlepiej skontaktować się z lekarzem. Gminy próbują kosić barszcz sosnowskiego. Nie jest to jednak łatwe zadanie, bo roślina bardzo szybko się rozsiewa na innym terenie. I na koniec pogoda. Przed nami pochmurna noc, na zachodzie, północy i w centrum przelotny deszcz. Termometry pokażą od 12 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4 minuty po godzinie 18. Słuchacie Państwo Polskiego Radia 24. Ciąg dalszy. Niedziela popołudnia, ważne wydarzenia międzynarodowe, ważne głosowania w Sejmie i wyrok w Trybunale Konstytucyjnym oraz ważne przesłuchanie przed Komisją Śledczą. Bardzo ciekawy polityczny tydzień. Podsumuje u nas już teraz reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasowa. Poniedziałek. Przyszłość Unii Europejskiej, Brexit, polityka migracyjna i relacje z Rosją. To główne tematy warszawskiego szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Beneluxu. Premier Beata Szydło po spotkaniu oceniła, że tego typu konsultacje służą wypracowaniu wspólnych stanowisk w gronie członków Unii Europejskiej. Sytuacja w Europie stawia nas wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej wspólnoty. Tylko tak możemy osiągnąć rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich. Na zakończenie poniedziałkowego szczytu premier Beata Szydło przekazała przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom. Wtorek. Obecne przepisy dotyczące zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok w pięcioosobowym składzie zapadł jednogłośnie. Tym samym Trybunał przychylił się do wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wyrok uzasadniał sędzia Mariusz Muszyński. Trybunał stwierdził, że ustawodawca, ustanawiając skarżone przepisy, wykroczył poza zakres kompetencji przekazanej mu przez ustrojodawcę. Wprawdzie artykuł 187 ust. 4 Konstytucji daje dość szeroki margines swobody ustawodawcy w kształtowaniu swobody wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, należy jednak pamiętać, że granice tej swobody wyznaczają przepisy konstytucyjne. Zdaniem komentatorów wyrok Trybunału daje zielone światło dla zmian w ustawie o KRS proponowanych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o możliwość skrócenia kadencji zasiadających w niej sędziów i wyboru ich następców przez sejmową większość. Środa. Michał Tusk przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, syn byłego premiera, po odejściu z Gazety Wyborczej zaczął współpracę z firmą OLT Express należącą do założyciela Amber Gold. Michał Tusk przyznał, że ojciec odradzał mu zmianę pracy i że obaj zdawali sobie sprawę, że firmy Marcina P. to nie do końca pewny interes. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak, kolejna liczba, tak? Ta rozmowa miała miejsce w czerwcu, jeszcze przed tym, jak afera wybuchła. Mówi pan, że widzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. Jak pan to wytłumaczy? Jest to moja, że tak powiem, broska, tak, ja taką decyzję podjąłem, tak, i to mnie obciąża, że tak powiem. Amber Gold powstała w 2009 roku. Jej celem było inwestowanie w złoto i inne kruszce. Oferowała lokaty, których oprocentowanie było wyższe od bankowych. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła upadłość. Prawie 19 tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy ani odsetek opartek. Wniosek o referendum edukacyjne nie trafi do kosza. W bliżej nieokreślonym terminie zajmie się nim Komisja Ustawodawcza. Tak w głosowaniu zdecydował Sejm. Inicjator referendum, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, uważa, że to lekceważenie wyborców. Wniosek, który dotyczy 5 milionów uczniów, prawie 700 tysięcy nauczycieli i paru milionów rodziców, zasługuje na to, żeby pan marszałek i pan przewodniczący komisji ustawodawczej nadali temu rangę szczególnego priorytetu, żeby nie udawali, że pozorują pracę w tym zakresie. Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że autorzy wniosku chcą dzięki nim osiągnąć swoje cele polityczne. Dlatego, że reforma stała się faktem i jest wdrażana. Samorządy dostosowały sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dzieci i rodzice wiedzą już, do jakiej szkoły będą uczęszczały ich dzieci. Dlatego uważamy, że opozycja wspierana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego po prostu chce zbić kapitał polityczny na wprowadzaniu chaosu i zamętu, na sianiu niepewności i straszeniu nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Pod wnioskiem podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Piątek. Brytyjska oferta gwarancji praw Europejczyków, w tym Polaków na wyspach po Brexicie, na razie nie jest satysfakcjonująca, uważa premier Beata Szydło. Szefowa rządu uczestniczyła w szczycie Rady Europejskiej, którego jednym z tematów były warunki opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. To jest dobra propozycja otwierająca możliwość rozmowy szczegółowej na przyszłość. Natomiast to jest oferta, która jeszcze nie jest doprecyzowana, ale to są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. Więc ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, że kierunek jest dobry, natomiast to jest dopiero wstępna dyskusja. Oficjalne negocjacje w sprawie Brexitu rozpoczęły się w poniedziałek. Sobota. Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi akcja Bezpieczny Autokar 2017. Główny Inspektorat Transportu Drogowego do końca sierpnia będzie sprawdzał stan techniczny pojazdów, czas pracy i trzeźwość kierowców, zapowiada Alwin Gajadur, szef ITD. My sprawdzamy dokładnie stan techniczny pojazdu, sprawdzamy takie elementy jak układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie, stan układu wydechowego, tak aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do celu, ale również sprawdzamy kondycję kierowców, czy kierowcy są trzeźwi oraz czy są wypoczęci, bo bardzo ważną rzeczą jest to, żeby kierowca był wypoczęty. Ja może przypomnę, że dziennie kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 10 godzin i to dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni 9 godzin. Co jest ważne, po 4,5 godzinie ciągłej jazdy musi być minimum 45 minut przerwy. Organizatorzy wyjazdów i rodzice mogą się zgłaszać do inspektorów drogowych z prośbą o skontrolowanie autokaru przed wyjazdem dzieci w drogę. A podsumowanie tygodnia przygotowała Ewa Wasążnik. Portal wPolityce.pl opublikował kilka fragmentów stenogramów z nagranych rozmów Marcina P., które mają związek z aferą Amber Gold i osobą Michała Tuska, syna byłego premiera. Co będziemy mogli jutro przeczytać w stenogramach? O tym mówił na naszej antenie Michał Karnowski z Tygodnika w sieci. Jest sporo szokujących rzeczy. My oczywiście śledzimy tę aferę, tak jak i państwo, od początku i sporo już wiemy, ale no, odczytanie tej dotychczasowej wiedzy w kontekście scenogramów, no myślę, że pogłębia ten obraz, uściśla go, doprecyzowuje. Pierwsza sprawa to, no może powiedzmy, że to są stenogramy z lipca i sierpnia 2012 roku. To jest moment tuż przed upadkiem tej piramidy finansowej i wszyscy
to jest oszustwo, gigantyczne oszustwo, które pochłonęło setki milionów złotych wyciągniętych od wielu tysięcy Polaków, często oszczędności życia, często to były ogromne dramaty. No i po pierwsze, ABW zakładał ten podsłuch już bardzo późno, bo właściwie dopiero w tym ostatnim okresie. Po drugie, z tych podsłuchów wynika, z tych scenogramów, że w tym czasie Marcin P. dokonuje takiej operacji czyszczenia sprawy. To znaczy możemy podejrzewać, że niszczona jest dokumentacja, a na pewno słyszymy na tych taśmach o wyprzedawaniu majątku. On na przykład dzwoni do banku i mówi, chciałbym sprzedać 10 sztabek złota, czy możecie mi zapłacić gotówką. Idzie do pani notariusz i dokonuje iluś transakcji przepisania na swoich bliskich, tak żeby uciec przed ewentualną egzekucją majątku, który ma, mieszkania, samochody są wyprzedawane. Więc to jest taki jeden wątek czyszczenia sprawy, na który ktoś pozwala. Znaczy wtedy po prostu wyprowadzono z majątku Amber Gold, myślę, że dość spore pieniądze, które mogły posłużyć na zaspokojenie roszczeń i tego nie zatrzymamy. Drugim wątkiem, który dla mnie jest bardzo ważny, to jest potwierdzenie, że w przypadku OLT bardzo liczono na bankructwo polskich linii lotniczych LOT. Jeszcze kilka tygodni tej operacji i LOT by upadł. Wszystko ku dobremu zmierzało. No niestety ta piramida się jednak ostatecznie wywróciła, ale to, że chodziło o przejęcie LOT-u, doprowadzenie tej firmy przez dumpingowe ceny, które oferował OLT do bankructwa, to bardzo mocno na tych nagraniach wybrzmiewa. No i jeszcze...